Teraz chcę jeszcze powiedzieć dzisiaj o takim zbalansowaniu łaski i wiary. Żyję 3:21-26. Ale teraz niezależnie od prawa objawiona została sprawiedliwość Boża, która świadczy o prawie prorocy. I ta sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy. Lecz wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Są usprawiedliwieni darem z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości swojej popatrzenie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Łaska, taki krótki zrobimy zarys. Nie wiem, o tym sobie w czasie był mniej więcej mówić. To niezasłużona przychylność Boga dla człowieka, to wiemy. Jest absolutnie niezależna od prawa. Czyli prawo, ono nie jest, nie ma żadnego związku z łaską. Nawet w najmniejszym stopniu. Istnieją dwie przestrzenie. Albo jest prawo, albo jest łaska. Prawo było głównym elementem przymierza zawartego między Bogiem a narodem żydowskim. I polegało ono na tym, że należało przestrzegać określonych zasad, reguł, bardzo konkretnych, bardzo jasnych. I w wyniku tego było się uznanym przez Boga za człowieka godnego jego wyznawcy. Czyli człowiek był uznany za prawdziwego wyznawcę Boga, jeżeli przestrzegał prawa. Jeżeli prawa nie przestrzegał, nie był uznany za prawdziwego wyznawcę Boga. W prawie należało zasłużyć sobie na to, co to jest napykanie? W prawie rzecz polegała na tym, że należało wykonywać coś, aby można było za to otrzymać coś. Jeśli zrobiłeś tak, Bóg zrobił tak. Jeśli byłeś wykonawcą określonej dyrektywy, mogłeś oczekiwać nagrody. Jeżeli nie byłeś wykonawcą tej dyrektywy, musiałeś spodziewać się kary. To nie jest czas, żeby długo o tym rozmawiać, natomiast była to w ówczesnym czasie jedyna możliwa metoda komunikacji Boga z człowiekiem. Ponieważ ludzie byli martwi duchowo i nie byli w stanie porozumiewać się z Bogiem. Oni nie mogli się z Nim porozumiewać. W związku z tym był system praw. To był pewnego rodzaju okres przejściowy w życiu ludzkości. A Izrael był tutaj takim, taką matrycą, na której to wszystko było wyrysowane. I chodziło tutaj o to, żeby ludzkość, a przede wszystkim Izrael, który był tutaj jakby punktem wyjścia przyszłości Mesjasza, nie popadł w skrajną patologię. Więc to były te prawa. I tutaj Paweł fajną rzecz pokazuje, mówi, łaska objawiła się mimo prawa. Dzisiaj wiele osób jest takich, którzy w chrześcijaństwie, którzy próbują w jakiś mistyczny sposób połączyć prawo z łaską i mówią dziwaczne sprawy, dziwaczne rzeczy. Przestrzegają różnego rodzaju przepisów prawa, twierdząc, że tak, jesteśmy pod łaską, ale należy to robić, bo to się po
budowa, bo to, bo tamto. Tutaj jest jasne wcale. Łaska działa niezależnie od prawa, czyli jakby niezależnie od prawa. Nie ma nic wspólnego z prawem. Pokażę obraz paski, taki wstępny obraz paski, żebyśmy to rozumieli. Jest człowiek, który popełnia przestępstwo i otrzymuje słuszną karę za to przestępstwo. Na przykład 25 lat pozbawienia wolności za to. Prawda? Pisze odwołanie do Sądu Wyższej Instancji. Sąd Wyższej Instancji utrzymuje ten werdykt. Próbuje różnych metod, próbuje kasacji. Sąd Najwyższy również utrzymuje ten werdykt. No co mu pozostaje? Pozostaje mu napisać do prezydenta o akt łaski. I prezydent takiego aktu łaski może udzielić. Co to znaczy może być? Przecież sąd, niezawisła instytucja, władza sądownicza, która jest trzecią władzą w Polsce, prawda? W sposób bardzo słuszny wydała werdykt. Czy zatem werdykt jest niesłuszny? Nie, no słuszny. Człowiek jest winny morderstwa. Ale prezydent ma dobry kierunek. I mówi tak. No wiem, że on jest winny przestępstwa, morderstwa. Ale chciałbym mu dać szansę. I wypuszcza go do domu. Co jest ciekawe, w papierach tego człowieka dalej widnieje informacja, że jest winien. Po akcie łaski prezydenta człowiek nie ma wpisane w papierach niewinny. Rozumiecie? Niewinny, ale obdarowany łaską. Rozumiecie? Taki ma. Nie ma niewinny. On jest winny. On popełnił to przestępstwo. Na czym polega filozofia łaski? Człowiek popełnił przestępstwo odejścia od Boga i jest winny kary śmierci. Należy. Teraz Bóg obdarowuje człowieka łaską, czyli niezasłużoną przychylnością, niezależną od prawa. Zgodnie z prawem człowiek powinien zginąć w piekle, ale na podstawie łaski, suwerennej decyzji Boga, i tutaj już nie będę opisywał całej specyfiki związanej z Jezusem Chrystusem, człowiek zostaje uniewinniony. Czyli jest winny rzeczywiście przestępstwa od odejścia od Boga, lecz Bóg mówi do niego tak, mimo że jesteś winny, to nie poniesiesz kary. Prawda? Czyli winny, niewinny. A więc łaska jest niezależna od prawa. Nie ma nic wspólnego z prawem. Dwa, wszyscy jej potrzebują. Nie ma ludzi, którzy nie potrzebują łaski. Jeżeli ktoś mówi, ja jestem dobry, ja jestem porządny, ja nie potrzebuję łaski, to jest kłamstwo. Ja sobie zapracuję. Prawdą jest to, że nikt nie jest w stanie sobie zapracować na przychylność Boga, bo na przychylność Boga nie można zapracować. Ponieważ poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że się nie mieści w głowie. Kiedyś taki był w Biblii, jest opisany taki pewien człowiek, który chciał zapracować na przychylność Boga. I przyszedł do Jezusa i mówił tak. Przestrzegam wszystkich przykazań. A Jezus mówi, dobrze. I on w ogóle już zadowolony chciał odchodzić i nagle słyszał taką informację. Jednego ci brakuje. Czego? Sprzedaj to, co masz. Rozdaj ubogim i chodź za mną. Facet wysiadł. Jest napisane odszedł. Jemu się wydawało, że jak on przestrzega przykazań, to on może się podobać Bogu. Nic bardziej mylnego. Przykazanie, jak powiedziałem, były na chwilę. Po to, żeby ludzkość nie popadła w patologię skrajną. Rozumiecie? Pewnego rodzaju hamulec. Taki hamulec. A to rzeczywiście nie miało przynieść ostatecznych efektów. Ja na przykład na grupie terapeutycznej uczę ludzi takich rzeczy. Mówię tak. Jak się na kogoś zdenerwowałeś,
jesteś w takim stanie, w którym nie jesteś w stanie sobie poradzić, to noś ze sobą torebkę papierową w kieszeni albo foliową. Idź szybciutko parę kroków, żebyś się nie zawstydził, bo to będzie zawstydzało cię, dlaczego co teraz robisz. Wyjmij foliową torebkę z kieszeni, zrób sobie 10 wdechów. Wtedy będzie człowiek przed, nie miał akurat torebki, ale odszedł, zrobił dokładnie co powiedziałem. Mówi, ty zrobiłeś 10 wdechów, złość mi odeszła. Ja mówię, no i pewno nie wzywałeś imienia Jezus, nie robiłeś demonów, prawda? Mówi, no i odeszło. Ja mówię, no. No. Bo wiesz co to jest złość? Wiesz co to jest? To jest związek energetyczny. Związek energetyczny. W danej chwili powstaje nadwyżka energetyczna na danym poziomie i to jest wszystko, się złości. Chrześcijanie z tego zrobili wielkie larmy. Rozumiecie o co chodzi? Mówię, demony demonami, a zwykła złość tylko złości, to jest przesadne. Natomiast ja tym ludziom powiedziałem, mówię, ale to nie pomoże wam na stałe. To jest na chwilę, to jest środek przeciwbólowy. To, że ty sobie porobisz te 10 wdechów, to nie spowoduje, że zniknie z twojego życia ten poziom, przez który ty się denerwujesz. Ty musisz za pomocą Bożej mocy wyeliminować te sprawy. Ale ta torebka, o której ci powiedziałem, te wdechy, to będzie taki chwilowy środek przeciwbólowy. Prawo było takim środkiem przeciwbólowym. Bóg dał ludziom prawo, żeby ludzie wytrzymali, żeby dali radę, żeby byli w stanie przetrwać, rozumiecie? Bo inaczej by tutaj nie przetrwało. Oni by się wyrżnęli, wytłukli, rozumiecie? Dla nich nie było żadnych prawidł. Oni by się okradli, oni by tam wszystko sobie porobili. On ich ograniczył na chwilę, to był panadol, duchowy panadol to prawo całe. Potem trzeba było to załatwić na stałe. I dzisiaj wiemy, że każdy, kto przyjdzie do Jezusa, otrzymuje moc, aby przeciwstawić się w ogóle tym wszystkim w ogóle diabelskim zakusom. A więc wszyscy potrzebują łaski. Dobrzy i źli. Wszyscy. Łaska jest za darmo. Na łaskę nie zapracowujemy, dalej pokazuje ten werset. Za darmo. Czasami słyszałem takie teksty. Sam zresztą uczestniczyłem lata temu w takich kłopotach. Będziemy mówić teraz, wyprosimy coś u Boga, wypościmy coś. A Kościół katolicki też ma takie fajne teksty, mówi, wyprosimy łaski różne. Mówię, ktoś na tym usiadł, mówię, wyprosimy łaski? Mówię, już sam fakt zaniesienia prośby o coś jest uczynkiem. Rozumiecie? Sam fakt zaniesienia prośby. To jest uczynek. Uczyniłem coś. Coś zrobiłem. Przyszedłem i poprosiłem. Tak? A łaska jest za darmo. Za nic. Jezus kiedyś poprosił o ciebie. I teraz jak przyjąłeś Jezusa, to się okazało, że wszystko się na ciebie brało. 2000 lat temu Jezus poprosił. Jezus poprosił. Ewangelia Jana, 17 rozdział, tam prosi. Ojcze, proszę za nimi. Proszę też za tymi, którzy po nich przyjdą. No poprosił. No Jezus ci załatwił temat łaski. Ty nie prosisz, bo to jest uczynek. A więc łaska jest za darmo. Za darmo. Jest taki sąsiad do mnie, trochę był obcięty, podszedł do mnie i mówi, kurczę, to jest takie niesprawiedliwe. Zobacz, mówi, ty tyle lat w więzieniach, takie rzeczy robiłeś, taki niedobry byś, i chyba tak żyjesz, tak ci się dobrze żyje, a ja? Ja mówię, ale co ty? A ja zobacz, kurczę, nie mogę sobie poradzić, tym sobie nie mogę. Ja mówię, stary, cóż ci mogę powiedzieć, łaska. On się zagotował. Po prostu odwinął się na pięcią i na obryżą poszedł, nie? Głoszę też kiedyś na ulicy, głoszę, w ogóle mówię, że o łasce i taki facet, taki strasznie zdenerwowany. A ja mówię, na wszystko muszę zapracować, zrobić. A mówię, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, naprawdę. Bo przed mikrofonem mówię, wie pan, mówię, naprawdę, z całego serca, mówię, wyraz jest w uczuciu. A ja mam za darmo.
Jest taki element w Piśmie Świętym, jak Pawła chcą pobić. Tak było. Zresztą Paweł bardzo mocno tego był jakby zatłukł. Nie wiem, co będę zrobił. On powiedział, że chcecie wybatorzyć obywatela rzymskiego. On się tym uradował, bo jego zatłukł. Bo wiecie, Rzymianie to nie mieli takiej metody jak Żydzi, bo Żydzi mogli dać 39 uderzeń bicza. Lub rózgi, to zależy. Raczej były to rózgi niż bicze. Bo czasem były rzemienne bicze, ale to były raczej rózgi. I w prawie żydowskim było, że najwyższą karą to jest otrzymanie 40 razy bez jednego. Czyli że można było największą karę wymierzyć 39 uderzeń. Dlatego 39, żeby nigdy nie przekroczyć 40. Oni mieli takie prawo, ale u Rzymian nie było tego prawa. Rzymianie mogli cię zabić biczami albo łukami, zabić, nie? I Pawłowi groziła śmierć wtedy, więc on powiedział, że obywatela rzymskiego chcecie pobić? I tam podchodzi do niego setnik i mówi tak. Jesteś obywatelem rzymskim? No mówi tak. I on mówi, ja to prawo musiałem nabyć za wielkie pieniądze. I tu jest, i na to jest mistrz sarkazmu, Paweł. A to mówi, a jak to Paweł było tego? W ogóle, rozumiesz? Wiesz, i to jest potężny obraz, jak wygląda łaska. No mam coś. Nie zasłużyłem sobie na to obywatelstwo. Nie wypracowałem tego obywatelstwa. Stałem się obywatelem nieba za free. Za free. A więc za darmo. Jak przez zastępczą, niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa. To niezasłużona przyjemność. Przyjmuję Jezusa, przyjmuję wszystko, co dobre ma dla mnie. Za darmo. Zapominają o tym, co zrobiłem złego, będą mi teraz dobrze czynić. Pierwszy Koryntian 15:10. Pierwszy Koryntian 15:10. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazania mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowali. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Łaska jest nam dana. I łaska jest pracująca. To jest bardzo ważna sprawa na temat łaski, gdzie tutaj w chrześcijaństwie jest potężny rozdział związany z łaską. Widzisz, łaska to coś, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. I teraz, co się dzieje dalej? Łaska to coś, co Bóg robi dla nas przez Chrystusa Jezusa dzisiaj. Łaska to coś, co Bóg robi w nas przez Ducha Świętego teraz. To wszystko jest łaska. Łaska to coś, co Bóg robi przez nas za pomocą Ducha Świętego. To jest wszystko łaska. I teraz zauważcie, to jest ciągle coś działającego. A więc łaska to nie jest pewnego rodzaju pasywność. Ludzie mówią tak, a ja na przykład pytam człowieka, słuchaj, dlaczego ty nie zmieniasz się? A on mówi, no bo jest łaska. Okej. Okay. Ale co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest mi przychylny. Okej. Okay. Mówię, ale to, że Bóg jest tobie przychylny, to jak to się ma do tego, że ty się nie zmieniasz? No bo ja nic nie muszę zrobić i będzie wszystko dobrze. Tak ludzie w ogóle myślą. I na przykład tutaj powstał tak zwany nurt hiperłaski. Mogliście się zderzyć z taką w ogóle filozofią, tak zwany nurt hiperłaski. Ludzie, którzy wyznają ten nurt, jest takie zboczenie w chrześcijan, hiperłaskawcy, i oni uważają, że życie na ziemi polega na tym, że my nic nie robimy ze swoim życiem i że to,
I to jakby wpisuje się w fakt, że Bóg nas zaakceptował takim, jakim jesteśmy. Tylko Bóg nas nie zaakceptował takim, jakim jesteśmy. Bóg posłał Jezusa Chrystusa, abyśmy przyjmując Jezusa Chrystusa, tak, otrzymali pełen dostęp do możliwości zmian w naszym życiu. Aby nam było lepiej i abyśmy byli skuteczni. To, że On od nas nic już nie chce, pod tytułem nie mam do was żalu, że mnie zawiedliście, to nie oznacza, że człowiek mówiący, że jest pod łaską, pozostaje w stanie bez ruchu. Bo Paweł mówi, nie ja pracowałem, tutaj jest tak fajnie, pracowałem na rzecz Królestwa, lecz nie ja pracowałem, lecz łaska, która jest we mnie. Czyli Paweł mówi tak, ja działałem i łaska to było coś, co mnie w tym działaniu wspomagało. Coś, co było motorem tego działania. Dlatego też druga strona łaski to jest Boża zdolność w nas. A więc jest to niezasłużona Boża przychylność i to jest na wejściu. Natomiast od strony praktycznej jest to Boża zdolność w nas. A zatem chrześcijanin to jest człowiek, który otrzymał za darmo przebaczenie grzechów, otrzymał za darmo niebo, za darmo. Nie musiał niczym zasłużyć, przestrzeganiem żadnych praw, byciem dobrym, byciem porządnym. I w tym momencie, kiedy ów chrześcijanin otrzymał za darmo te wszystkie rzeczy, równocześnie w owym chrześcijaninie powstała potężna przestrzeń umożliwiająca temu chrześcijaninowi zmianę wszystkich patologicznych elementów w swoim życiu i osiągnięcie absolutnego sukcesu w swoim życiu. To zrobiła łaska. Umożliwiła chrześcijaninowi zmianę patologicznych rzeczy i otworzyła dla chrześcijanina możliwości osiągnięcia sukcesu. Łaska pracująca, czyli Boża zdolność. A więc Bóg mówi tak, zbawiłem cię od twoich grzechów za darmo, nie musiałeś na to zasługiwać, nie musiałeś się spinać i od tego momentu, kiedy cię zbawiłem, zamieszkałem w tobie. A skoro ja zamieszkałem w tobie, to zamieszkały w tobie wszystkie moje możliwości. A więc od dnia dzisiejszego możesz to, co ja. Więc rób. Rób. I tego już wielu chrześcijan nie wie. Bo dla nich Bóg mnie kocha, Bóg mnie zaakceptował. Jasne. A co dalej? A już nie pamiętasz o tym, że Bóg w tobie zamieszkał z całym potencjałem swoich możliwości? I że chwałę możesz mu oddać przez to, że ten potencjał wykorzystasz. Ja na przykład zauważyłem jedną rzecz. Jak komuś się daje prezent, na przykład daję mojej żonie jakiś prezent. Na przykład, nie wiem, kupię jej perfum, załóżmy, nie? Co ja robię? Czekam. Ja czekam, aż ona ją otworzy, ona ją powoła. Najbardziej dla mnie trudną rzeczą było to, że ja dawałem mojej żonie perfumy i ona je postawiła. I one stały tak jak jej dałem, ona wzięła i postawiła. Postawiła, poczekałem pół godziny, wchodzę do niej. Prezent dostał. No wiem, później zobaczę. Mówię. Dałem ci prezent. Tak. Wziąłem to ze sobą, przyniosłem mi do łazienki. Postawiłem na pracę. Zobacz. O co chodzi? My się wzajemnie uczyliśmy wiele lat takich rzeczy. Co to jest? To jest dar. Co jest najważniejsze dla osoby, która obdarowuje? To, że osoba obdarowana użyje daru.
że użyje daru. Że użyje daru. Ja zawsze do ludzi mówię, Bóg to nie jest postać, że on chce, żebyś tam tańczył, śpiewał, skakał dla Niego, mówił aleluja, chwała Ci Panie, dziękuję Ci. Możesz to wszystko robić, to i tak bardziej Tobie służy niż temu Bogu. Bo Bóg to jest ostatnia osoba, która potrzebuje, wiecie, żeby Go wychwalić. Ludzie to w ogóle myślą, że Bóg to jest nienormalne. Wiecie, rozumiecie mnie? Że to jest nienormalna postać. Znaczy mówię, ludzie, Bóg jest kompletny. Kompletny. Kiedyś miałem wiele teorii, dlaczego Bóg stworzył człowieka. Dziś wiem jedno, nie wiem. Nie wiem, dlaczego nas stworzył. Z pełną odpowiedzialnością mówię. Nie wiem. Bez, nie ma żadnego racjonalnego powodu stworzenia ludzkości. Żadnego. Żadnego. Nie wiem, co to jest. Po prostu. Bo te teksty dla miłości czy innych rzeczy to są w ogóle jakieś frazesy, slogany, które nie mają żadnego przełożenia logicznego. Bo to się z Boga robi taką postać, która się to rzeczywiście czegoś by potrzebowało. Czego by nikogo niczego nie potrzebuje. Bóg jest kompletny. A te teksty w ogóle, wiesz, on nie da odebrać swoje, sobie swoje chwały i tak dalej, to jest właśnie przez to, że zaburzeni ludzie to napisali. To wzięli zaburzone, jakiś zaburzony autor, ten co tamty pisał, te Pismo Święte, to miał jakieś szajbę i on to wziął tam napisał. Rozumiem, bo on tak to rozumiał. Bóg, nie, bo dla niego Bóg, to wiesz, to była, to ze Starego Testamentu wszystko, to była ta postać, wiesz, jak Zeus, że tym kierunek ci przyłoży, jak ty mu się nie ukłonisz, to cię utłucze. Takiego Boga, wiesz? Takiego Boga nie ma. Taki Bóg nie istnieje w ogóle, rozumiesz? Ale kiedy, co jest dla niego ważne, że jak on daje ci dar, chcesz go uczcić, to go użyj. Rozumiesz? Użyj tego daru. Ja nie mówię, że w ten sposób sprawisz mu przyjemność, sprawisz mu radość, bo to też by było bardzo takie psychologiczne, też, nie? Ale jeżeli rzeczywiście kochasz, to użyj tego daru. Łaska wychodzi od Boga. Pamiętajcie. Łaska wychodzi od Boga. Nie można otrzymać łaski bez Boga. Nie można sobie na nią zasłużyć, wyprosić, wypościć, załatwić, skombinować. Rozumiecie, o co chodzi? Nie można tego robić. Ona jest od Boga. To niezasłużona Boża przychylność. I to jest jedna strona tej wagi. I mamy drugą stronę wagi. I druga strona wagi to jest wiara. I ona jest drugą częścią wagi, tym drugim odważnikiem. To jest wiara. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 5-10. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. A gdy wszedł do Kafarnału, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi, że mu Jezus przyjdzie i uzdrowił go. A odpowiadając setnik, rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdzie, przychodzi i słudze memu czynił, to na czynił. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Bóg szuka wiary, a więc jest ona mu potrzebna. On potrzebuje wiary. Posłuchajcie tekstu. U nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Jak nie znalazł, to znaczy, że musiał co? Szukać. Szukał wiary. Bóg szuka wiary. Po co Bóg szuka wiary? Efezjan 2,7.
perfekcją dla siebie. Aby pokazać w nadchodzących wiekach to nadzwyczajne i przewyższające wszelką miarę bogactwo swojej łaski, które wynika z Jego życzliwości i dobroci, jaką okazał nam w Chrystusie Jezusie. A więc Bóg szuka wiary, aby móc okazać łaskę. Jeżeli nie ma wiary od strony człowieka, Bóg nie może podać łaski. Łaska wymaga wzięcia. Dlaczego łaska wymaga wzięcia? Bo ze strony Boga ona już jest, ale ze strony człowieka musi być przyjęta. Na przykład głosisz komuś Chrystusa i ktoś musi go co przyjąć. Nie wystarczy komuś ogłosić Chrystusa, żeby go zbawić, ale gdyby tak było, to byśmy zbawili dawno cały świat. Każdy z was musiał przyjąć Chrystusa. Ktoś wam głosił, albo czytaliście gdzieś, albo coś, jakaś informacja do was dotarła i to od was zależało, czy tą informację przyjmiecie, czy jej nie przyjmiecie. Musieliście uruchomić co? Wiarę, aby przyjąć łaskę. Trzeba uruchomić wiarę, aby przyjąć łaskę w każdej dziedzinie. Wiara jest po to, aby przyjąć łaskę. Wiara jest jak wielki hak, którym ściągamy łaskę do swojego życia. Jest jak dłoń, którą wyciągamy i kładzie się na nią pieniądze. Hebrajczyków 6:12. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A więc każdy człowiek ma w sobie ziarno wiary. Jedynie pewnego rodzaju ociężałość powoduje, że ziarno to jest skryte, schowane gdzieś głęboko w ogóle przywalony pewnym ciężarem. Gdyby człowiek nie posiadał w sobie ziarna wiary jakiś do przyjęcia łaski, to by było bardzo niesprawiedliwe. Ale Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nikogo nie traktuje inaczej. Wszystkich traktuje tak samo na tym poziomie. A więc każdy człowiek, który się rodzi na ziemi, ma w sobie ziarno wiary, aby przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I często ludzie mówią, ja nie mam wiary do przyjęcia tego, co mi mówisz. I wtedy wiesz, co musisz powiedzieć? To jest nieprawda. Bóg dał ci ziarno wiary. Ziarno wiary. Jezus powiedział, wystarczy, że wasza wiara będzie jak ziarno gorczyczne. I to jest pewnego rodzaju taka prorocza informacja, jeszcze nie rozumieli tego, to jest prorocza informacja do tego, że każdy z nich to ma. Każdy to posiada. Więc jakby człowiek, kiedy się rodzi, to posiada w sobie element wiary odpowiedni do tego, aby przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, czyli aby przyjąć łaskę. No i potem, kiedy już tą łaskę przyjmie, to musi wiarę swoją rozwijać, aby coraz więcej owej łaski móc przyjmować. Tak wygląda życie chrześcijańskie. Kiedy już uruchomisz ruch wiary w sobie i zaczynasz wierzyć, to łaska zaczyna płynąć do twojego życia potężnym strumieniem. Jak to jest zależne? Im więcej uwalniasz wiary, tym więcej płynie łaski. I tak jak łaska jest zależna od Boga, tak wiara jest zależna od człowieka.
I nie możesz się pomodlić i powiedzieć, Boże, daj mi więcej wiary. Bo Bóg nie rozdaje wiary. Wiara zależy od Ciebie. Też będziemy o tym uczyć za pewien czas. Będę o tym wspominał, że wiara jest ze słyszenia. Czyli wiara jest związana z tym, że Ty słyszysz Boga, a żeby Go słyszeć, to trzeba z Nim przebywać. Rośnie Twoja wiara. Kiedy przebywasz z Bogiem, to wiara Twoja rośnie. Im więcej jej masz, tym więcej łaski możesz do swojego życia ściągnąć. Czyli więcej możesz ściągnąć umiejętności Bożych do swojego życia. Rozumiesz? Więcej możesz ich wygenerować ze swojego ducha, wyciągnąć ze swojego ducha, tak to rozumiem. Bo Bożej przychylności nie musisz ściągać więcej, gdyż Bożą przychylność masz całkowitą. Ale to drugi element łaski masz ściągać przez wiarę, ustawić jej przez cały czas. A więc wiara wychodzi od człowieka. Żeby łaska działała w twoim życiu, musisz o nią wierzyć. I możesz wierzyć tylko o łaskę. Ty nie wierzysz o jakieś dziwne rzeczy. Nie wierzysz na przykład o nie wiem, Boże, wierzę w to, że ten człowiek na przykład wierzę, że on się nawrócił. O takie coś. No nie możesz wierzyć, że ktoś się nawróci. A wiesz dlaczego? Nie możesz wierzyć, że przyjdzie nawrócenie? Tylko, że to jest człowiek, który posiada wolną wolę. Rozumiesz? I ty nie posiadasz autorytetu nad jego wolną wolą. A więc mówienie, że wierzysz o czyjeś nawrócenie, to jest w ogóle oszukiwanie się. Rozumiesz? Wierzę o to, że on się nawróci. Możesz wierzyć tylko o to, co jest łaską. A więc na przykład możesz wierzyć o wszystko, co jest związane z wymianą krzyżową. W związku ze swoją osobą i z osobami, do których życia masz autorytet. Mniejszy, większy, bo to już jest stopniowe. Już też nie będę o tym mówił. Ale zasadniczo wierzysz w łaskę. Czyli wierzysz w Boże zdolności w Tobie. Na przykład ja swobodnie mogę wierzyć w to, że kogoś uzdrowię. Będę wierzył w to, że sam będę uzdrowiony. Będę wierzył w to, że nic mi się nie stanie. Będę wierzył w to, że zawsze będę w stanie zdobyć pieniądze. Będę wierzył w to, że się zmieni. Mogę się zmieniać jak chcę. Rozumiecie? Będę wierzył w to, że zrealizuję moje marzenia. Będę wierzył w te rzeczy. Mogę o te rzeczy wierzyć. Będę wierzył w to, że dokona potężnych działań w Królestwie Bożym. Będę wierzył o takie rzeczy. Rozumiesz? Będę wierzył o to, że pójdę do sklepu w ogóle w odpowiednim czasie i trafię na pomoc. Będę wierzył. I że kupię sobie w ogóle coś za 20 zł, jak za 20. Będę mogę wierzyć. Pokazuje taką specjalnie taką rozpiętość, w ogóle bardzo, bardzo dużą, nie? Prawda? Mogę o takie rzeczy wierzyć. Wierzyć to znaczy być pewnym łaski, choć się jej nie widzi. Jestem pewny łaski, jestem pewny Bożej przychylności dla mnie, niezasłużonej. Jestem pewny Bożej zdolności we mnie, jestem pewny. Pewny. Jestem pewny, że Bóg jest po mojej stronie. I wierzyć to jest wypowiadać się w zgodzie z prawem łaski. Czyli wypowiadam się tak, jak łaska mówi. Podsumowując. Mamy wagę. Po jednej stronie mamy łaskę, po drugiej mamy wiarę. One się równoważą. Łaska pochodzi od Boga, wiara wychodzi z człowieka. Nie wolno tych rzeczy pomieszać. Na łaskę nie zasługujemy, nie wypracowujemy jej. Jest ona nam dana przez zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Co robimy z tą łaską? Przyjmujemy ją. Jesteśmy pewni, że ją posiadamy, zaczynamy myśleć z nią, zgodnie z nią, zaczynamy mówić zgodnie z nią.
Nigdy nie próbujemy nie równoważyć tych rzeczy. Dzisiaj jest ogromny taki ruch w Kościele, który właśnie próbuje tego nie równoważyć. Mówię, nie muszę wierzyć. Nie muszę. Nie muszę wierzyć w swoje uzdrowienie. Wystarczy, że ktoś będzie miał o mnie wiarę. Ja mówię, proszę, zrób to. Zrób to. A kto ci tak powiedział? Bo tam przeczytałem w książce, bo gdzieś tam u Tobie przeczytałem. Mówię, w książce to przedstawiasz. A Biblię przedstawiasz wtedy? Czy nie? Nie, Biblię nie przeczytałem. W książce przeczytałem. Wiesz, człowieku, to są zasady Boże. I kiedy posiądziemy to zrozumienie, bez żadnego problemu będziemy w stanie funkcjonować. Amen.